Dzień dobry, mam na imię Aneta i razem z Księgarnią Edukacyjną chciałam dzisiaj zapytać Was o tytuł książki, którą mam na myśli. Ten tytuł może być trudny do wypowiedzenia, ale wypowiedziany raz na głos na pewno nie wypadnie Wam z głowy, podobnie jak i cała historia. Tytuł tej książki oznacza Boży pokój, ale Bóg i pokój w tej książce mają zupełnie inne oblicze. Książka opowiada o kilkunastu latach życia autora. Akcja odbywa się na trzech różnych kontynentach, ale najbardziej ekscytujące i ciekawe historie pochodzą z pewnego miasta. I tutaj jest mała podpowiedź. Miasta, w którym bogactwo i bieda, grzech i świętość, piękno i brzydota mieszają się ze sobą i nie mogą bez siebie współistnieć. To miasto, w którym, jak autor powiedział, dzieci mają więcej sposobów na wyciągnięcie pieniędzy z kieszeni każdego z nas, aniżeli kasyno. To miasto, w którym jest najbrzydszy, ładny zapach świata. Na kartach tej książki pojawia się też wojna w Afganistanie oraz wątek miłosny z piękną kobietą Karlą w roli głównej, o szmaragdowych oczach, o wyglądzie anioła, a duszy diabła. Ciekawa jestem, czy wiecie, co to za książka.